Jest 11, możemy zaczynać. Mam ogromny zaszczyt w imieniu organizatorów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przywitać Państwa na pierwszym Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Tu, w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina, muzyka i tradycje ludowe, które odcisnęły się głęboko w sercu największego polskiego kompozytora, wybrzmiewać będą w szczególny sposób. Chopin mówił o sobie, nieco żartobliwie, że jest Mazurem. Był mocno przywiązany do mazowieckich wierzb, pieśni śpiewanych przez chłopów, przyrody i obrzędów. Żelazowa Wola to nie tylko miejsce, w którym się urodził, ale i takie, do którego wciąż wracał i jako takie jest wspaniałym miejscem do przywracania pamięci i przywracania rodzimej, często zanikającej kultury do powszechnej świadomości. Przez 2 dni będziemy słuchać koncertów, brać udział w warsztatach tradycyjnych rzemiosł, edukować dzieci. Festiwal będzie rejestrowany, nagrane dziś filmy posłużą do propagowania naszych tradycji na szerszym forum. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina nie tylko dba o spuściznę kompozytora, ale i o wszelkie konteksty jego twórczości. Ten ludowy, rdzenny, bardzo polski jest szczególnie ważny. I jeszcze raz mówię Państwu w imieniu organizatorów. Dzień dobry. Jako pierwsza na naszej festiwalowej scenie zaprezentuje się Kapela Bursów. To laureaci tegorocznej edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii Folklor Kontynuacja. Zespół Jacka Bursy powstał w 1988 roku i od tego czasu nieustannie gra tradycyjne oberki, mazurki i polki. Przez te lata twórca kapeli grywał ze znakomitymi muzykantami z regionu opoczyńskiego, m.in. ze skrzypkiem Tadeuszem Maciejewskim i bębnistą Stanisławem Koberem. Występowali na weselach, zabawach, przeglądach i regionalnych imprezach folklorystycznych. W 2001 roku kapela ze skrzypkiem Janem Gacą wzięła udział w festiwalu w Kazimierzu, gdzie też, jak teraz, zdobyła pierwszą nagrodę. W 2003 roku zespół został laureatem nagrody imienia Oskara Kolberga. Pan Jacek występuje obecnie ze swoimi synami Cezarem i Bartłomiejem. Wszędzie, gdzie koncertują, porywają do tańca i śpiewania. Dzisiaj, mam nadzieję, nie będzie inaczej. Przywitajmy ich gorąco.
teraz zagramy poleczkę. Thank you.
Zapraszamy do tańca! Może na raz, dwa, trzy nikt nie potrafi, może to znaczy nie umie, to tak, ale poleczkę może na pewno, nie? Thank you.
Ale ładnie. Nie, Andrzej. A Teryska jest? Thank you.
rodzinna kapela Bursów, panowie Jacek, Cezary i Bartłomiej powrócą do nas o 13, ale chyba tak łatwo ich nie wypuścimy jeszcze, prawda? Będzie jeszcze jeden, panowie? Tak, jeszcze znam. Brawo, brawo, brawo. 13. Widzimy się ponownie na tej scenie. Ja chyba wiem, dlaczego państwo nie tańczą. Bo nie znają kroków, prawda? Zaradzimy temu. O 13.40 tutaj Akademia Tańca Tradycyjnego Piotra Zgorzelskiego będzie państwa uczyć, edukować i później już takich sytuacji nie będzie, prawda? Bo trzeba tańczyć.